kurczę, to jest po prostu słabe, że jeden z fajniejszych samochodów, jaki miałem w ostatnim bardzo długim czasie do testów, no jakoś tak nie dostanie pełnego, konkretnego wideotestu, bo kurczę, nie starczyło mi czasu. Zrobimy coś takiego. Top 5 najgorszych i top 5 najlepszych rzeczy o kaktusie. Zacznijmy od tego, że w samochodzie, który teoretycznie powinien być rodzinny, jest tylko jedno miejsce na kubek. Tutaj. I ono jest nie dość, że płytkie, to jeszcze po prostu w totalnie bezsensownym miejscu. To jest naprawdę minus jak stąd do tamtego, do tamtej kij. Druga rzecz, która mi się nie podoba, to to te bąbelki na drzwiach, te air bumpy. A to jest problematyczna sprawa, bo ja zaraz powiem o tym, że akurat one mi się podobają. Natomiast powiem, dlaczego mi się nie podobają. Nie podobają mi się dlatego, że w momencie, kiedy umyjesz samochód i on jest czysty i ten seledynowy czy turkusowy lakier po prostu wygląda mega obłędnie, naprawdę. I mówię to jako heteroseksualny mężczyzna. To bardzo szybko te plastikowe wstawki na drzwiach dostałem jakichś takich zacieków, takiego kurzu i wyglądają albo jak porysowane, albo jak jakieś takie już wypłowiało od słońca, pomimo że nie są. A po prostu i w momencie, kiedy się o nie nie zadba, nie wiem, jakimś plakiem czy czymkolwiek innym, to bardzo szybko psują efekt czystego samochodu. Taki, że tak powiem, hedonistyczny minus. Nie wiem, co dalej na minus, szczerze mówiąc. Jeszcze pomyślę, bo nie przygotowałem się do tego filmiku. Natomiast może co na plus? Na plus właśnie te airbumpy. Oczywiście, no zdarza im się wyglądać słabo. No nie, jak się zabrudzą, zakurzą. Natomiast generalnie one nie dość, że nadają samochodowi takiego rasowo-męskiego wyglądu przez to, że on nie jest taki cały piękny, błyszczący, tylko ma jakieś takie gigantyczne, czarne elementy, to dodatkowo one nawet działają. Szczerze mówiąc, bardzo ciężko jest chyba obetrzeć drzwi kierowcy, bo one są jakby chronione całe. Od krawędzi prawie do samego końca można przywalać w inny samochód może w ciebie. Gorzej jest z drzwiami tylnymi, bo ten airbump kończy się, nim skończą się drzwi i tak naprawdę jak otworzysz tylne drzwi, to ich końcówka jest zupełnie nieosłonięta. Ale bez przesady, wszystkie samochody mają nieosłonięte drzwi, więc to ciężko jakby zaliczać na minus. Także nie, ja w ogóle, fajna sprawa, fajnie ten samochód z tym wygląda. Drugi plus to jest ten wyświetlacz, który jest tutaj przed kierowcą. On, okej, nie ma obrotomierza, nie ma temperatury silnika, no po prostu nie ma nic poza prędkością, ilością paliwa i jakimiś takimi danymi w stylu zmień bieg na wyższy, albo jak włączyłeś cruise control, to tam jaką prędkość zarzuciłeś. W ogóle zastanawiam się, jak wygląda ten wyświetlacz, jak weźmiesz wersję bez tempomatu. To rozumiem, że wtedy jego 1/3 jest w ogóle nieużywana, ale nieważne. On jest fajny, bo nie dlatego, że sam wyświetlacz w sobie jest fajny, a czy jest? Jest całkiem ładny. Generalnie junior, jak jechał tym samochodem, to mówi, kurde, jak w Gwiezdnych Wojnach, jak w Sokole Millennium, to jest takie troszeczkę oldschoolowe i ma rację. Natomiast on jest fajny też dlatego, że pokazał mi, że nie w każdym samochodzie obrotomierz jest konieczny. Tutaj jest niekonieczny ze względu na to, jaką charakterystykę ma ten silnik. On po prostu jest tak łatwy do wyczucia, to znaczy do wyczucia, ile jeszcze ma przed sobą obrotów do kręcenia, czy już może nie warto kręcić, czy już trzeba zmienić bieg, czy jeszcze można pociągnąć. Taki tak łatwo wyczuć ten silnik, że w ogóle nie trzeba patrzeć na obrotomierz, bo wiesz, kiedy optymalnie zmienić bieg. Nie w każdym samochodzie jest to możliwe, bo niektóre silniki po prostu są mega jednostajne. One tak samo buczą od tam 2000 obrotów do 5 i taką samą dynamikę mają w całym tym zakresie, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy go ciągnąć, czy nie ciągnąć dalej. Natomiast tutaj jest tak dosyć zero-jedynkowe. Silnik jedzie i potem delikatnie jechać przestaje, wrzucasz bieg wyższy. To jest plus, czyli wyświetlacz, który mi pokazał, że obrotomierz nie zawsze jest konieczny. Kolejny plus to jest silnik. To jest silnik, który zdobył tytuł silnika roku. I powiem tak, miałem go już wcześniej w Peugeotie 2008 i tam sprawiał fajne wrażenie. Natomiast w kaktusie
on, to jest ten sam silnik, no nie ma tyle samo mocy, 110 koni, natomiast sprawia o wiele lepsze wrażenie. Poniekąd dlatego, że Kaktus jest cholernie lekkim samochodem. On waży 1020 kg. To jest 400 mniej, chyba, tak mi się wydaje, niż najmojsza. 400 kurde kilogramów. A w zasadzie oferuje tyle samo miejsca w środku. Tak naprawdę tu nawet za kierownicą mam go więcej. Może samochód jest trochę węższy. Z tyłu jest podobnie, bagażnik jest podobny. Super, po prostu naprawdę. I mam wrażenie, że tą niską wagę czuć. A po drugie, Kaktus jest troszeczkę inaczej wygłuszony. Nie wiem, albo mniej wygłuszony, albo po prostu jego konstrukcja inaczej rezonuje. I ten silnik tutaj ma taki trochę fajniejszy dźwięk. Pamiętam, że w Peugeotie 2008 musiałem się starać, żeby go usłyszeć. Na wolnych obrotach nie było go specjalnie słychać. Przy przyspieszaniu z niskich też tak średnio. Dopiero gdzieś tam wysoko, no nie? Natomiast tutaj słychać go cały czas, co może nie jest plusem, no nie? No bo jednak dźwięk silnika na ogół jest natarczywy, no nie? W większości samochodów. Natomiast fajnie go jakoś tak, nie wiem, no mi się podoba. Teraz pada deszcz, ja niestety nie wziąłem mikrofonu, więc w ogóle pewnie jakość dźwięku jest katastrofalna. Natomiast, nie wiem, spróbujmy. Nie wiem, pewnie nic nie słychać. Nie, to jest po prostu dobry silnik, bo miałem taką sytuację, gdzieś tam sobie nim jeździłem z nudów, gdzieś w okolicach Otwocka, Otwock, wiadomo, to jest kurna, po prostu siedlisko starszych BM-ek, zglebionych Civic'ów i tak dalej. I gdzieś tam na jakiejś długiej, prostej trasie dopadł mnie Civic, ten ostatni z Japonii, króciutki, 1,4, 90 koni. Ja wiem, że to jest generalnie dzisiaj 90 koni, to jest nic wielkiego, natomiast Ponta z tym silnikiem jest absolutnym królem każdego przedmieścia. Kręci się to do miliona obrotów, piłuje się to zawsze, po prostu taki odpowiednik motocykla przecinaka, no nie? I dopadła mnie taka Honda z tyłu i tam była jakaś luka i mnie wyprzedziła, no dymiąc strasznie tam na brązowo i nawet czasami na niebiesko, no jak te wszystkie starsze Civic'i. Później droga, którą jechaliśmy, zmieniła się w dwupasmówkę, pojawiły się światła, stanęliśmy obok siebie i po prostu było widać, że ten gość zaraz wyrwie. I nawet nie macie pojęcia, jak ten zblazowany, turkusowy, obłożony plastikiem Kaktus z trzycylindrowym 1.2, ale zaturbionym, łyknął tego Civica. Nawet sobie nie wyobrażacie, na jakim luzie po prostu. To było, no nie wiem, czułem się jak Usain Bolt ścigający się z kurna z Jarosławem Kuźniarem, no nie? To było takie puf, 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 trzy wydechy z turbiny i Civic generalnie gdzieś tam jest tym malutkim obiektem, no nie? We wstecznym lusterku, który wcale nie jawi się jako ten, który jest bliżej, bo był mega daleko. Super silnik, naprawdę. Nie wiem, jak on się będzie zachowywał po 200 tysiącach kilometrów, natomiast być może wcale nieźle, bo weźcie pod uwagę, że pierwsze, co słyszysz o tym silniku, to jest ojej, to jest trzycylindrowe 1.2, ojej, ojej, jakie to małe. Natomiast wydaje mi się, że silnik trzycylindrowy jest lepszy i trwalszy od czterocylindrowego o tej samej pojemności. To jest pojemność 1.2, mam trzy cylindry, więc każdy cylinder ma 0,4 litra, czyli dokładnie tyle, ile ma cylinder w silniku 1.6, nie? A silnik 1.6 w tego typu samochodzie wcale nie uchodzi za mały, no nie? Ani tym bardziej nikt nie kwestionuje trwałości silnika 1.6, nawet jeśli byłby zaturbiony, bo patrząc na parametry tego silnika, to mamy 110 koni, 3 cylindry, każdy po 400, no to mamy około 37 koni na cylinder. Więc jak sobie to rozciągniemy na silnik 1.6, który miałby 4 cylindry, każdy o pojemności 0,4, to mnożysz 37 koni razy 4, to ci wychodzi 148 koni z zaturbionego silnika 1.6. Kiedyś to byłby wyczyn, no nie? Bo to dwulitrówki wolnocące robiły. Natomiast dziś 1.6 turbo
niecałe 150 koni, pełen luz. Nikt nie kwestionuje trwałości. Także ja myślę, że ten silnik wcale nie wygląda na taki, przynajmniej na papierze, no nie? Który miałby tam nie przejechać 250 tysięcy kilometrów. No nie wiem, no powinien dać radę, a poza tym jest całkiem fajny do jazdy. On jest taki cholernie dynamiczny, taki skoczny, a jednocześnie ciągnie od dołu. To trochę się w nim czuję jak w dieslu, bo on czasami ma taki dźwięk, to jedno, a po drugie, ja mógłbym mieć ten silnik, naprawdę. Oczywiście to wcale bym się nim nie jarał jako czymś, co szybko jeździ, w ogóle można wszystkich wyprzedzać, natomiast jakoś tak bardzo, bardzo pasuje do tego samochodu. Sam nie wiem, czy to jest wada, czy zaleta, ale nigdy jeszcze nie jeździłem samochodem, który by tak bardzo przyciągał uwagę innych ludzi. Naprawdę, to jest po prostu to, co robi Kaktus z ludźmi, z ich głowami i szyjami, jest w ogóle niesamowite, bo po pierwsze na pewno przez kolor, no nie? Po drugie przez tak naprawdę wygląd i to połączenie fajnego koloru turkusu, się nauczyłem, nie wiedziałem w ogóle, że taki istnieje, z tymi czarnymi plamami, no nie, od tych wszystkich bumperów. A dodatkowo on ma coś takiego w swojej linii, w tym projekcie jest, że on naprawdę wygląda jak stary amerykański samochód przerobiony na hot roda w ten sposób, że wycina się ze wszystkich słupków na przykład 20 cm i obniża się dach. To się jakoś nazywa. Ja pierwszy kur... Jest jedna wada Kaktusa. Mianowicie taka, że nikt tego samochodu nie traktuje na poważnie. Bez kitu. To nie jest tak, że ja się przyzwyczaiłem do czarnego BMW, które wszyscy, nie wiem, wpuszczają, któremu nikt nie wyjeżdża przed maskę. Nie, to nie o to chodzi. Po prostu to, co się na mieście dzieje, jak jeździsz Kaktusem, ja jestem w ogóle w głębokim szoku. Po prostu wszyscy ci się wpieprzają przed maskę. Ludzie patrzą w lusterka i tak: o, turkusik, jakaś dzidzia niunia jedzie, lepiej wskoczę przed nią, bo jak ona będzie jechała przede mną, to pewnie jeździ jak ostatnia pierdoła, szarpie, strzela kangurki. O, pani, nigdzie nie dojadę, muszę się przed nią wepchnąć. To jedyny ratunek dla mnie. I kurczę, wszyscy tak jeżdżą. Tu wszyscy ci się wpychają przed maskę. To niesamowite, po prostu absolutnie niesamowite. Ja bym zrozumiał, że się piesi wpychają, no nie? No bo widzą te mięciutkie airbumpy z przodu, mówią: spoko, najwyżej mnie trąci, co mi się tam stanie, spodzień mi ubrudzi, nie? Oddam dzianinę do prania i po temacie. Ale kurwa, inne samochody, przecież ten airbump nie zadziała przy takiej stłuczce, no. Come on! Prawda, to jest rzecz, która najbardziej w sumie mnie w tym samochodzie irytuje, bo uwielbiam w nim jeździć. Natomiast wiem już od pierwszego dnia, że każdy wyjazd na miasto skończy się właśnie jakąś taką irytacją jak teraz, no nie? Oczywiście nie, tak przesadzoną. To było sztuczne, nie? Do kamery. Ja takim kierowcą nie jestem. Natomiast zawsze jest coś takiego. Najkrótsza nawet trasa. Jebu dół, ktoś ci wjeżdża, ktoś ci wyjeżdża, ktoś wymusza. Bo kurna tak sobie patrzy. Nie, no, turkusik, no wjadę przed ten turkusik, no co tam. To nie jest nawet prawdziwy samochód. Absolutnie największa zaleta, ale taka absolutnie tego samochodu. To nie to, jak wygląda, nie to, jaki ma fajny silnik, jak fajnie działa start-stop, w ogóle jak tam jest, nie ma, czy jest obrotomierz i tak dalej. Po prostu pozycja za kierownicą. To jest po prostu tak, że bardziej się spodziewać hiszpańskiej inkwizycji niż tego, że w takim turkusowym, pociesznym, takim rezolutnym, wesolutkim samochodziku usiądziesz kurna jak w sportowym gokarcie. Naprawdę. Fotele są takie, to jest właśnie chyba typowo francuskie, są bardzo mięciutkie, więc tyłek wpada ci mega głęboko. Kurde, siedzisz taki skulony, masz przed sobą kierownicę, ona jest prawie pionowo. Jak kładę rękę na szczycie wieńca, to sobie zasłaniam widok. Uwielbiam, po prostu uwielbiam takie akcje. Dały mogłyby być odrobinkę dalej, ale tylko odrobinkę, no nie? Poza tym po prostu cudownie się w tym samochodzie siedzi. Tak na maksa cudownie. I chciałbym tym zakończyć, bo tak jak mówiłem, nie udało mi się nagrać porządnego testu. To, co teraz oglądacie, nagrałem w drodze, już tutaj oddając ten samochód. Szkoda trochę, bo naprawdę, to jest...
Ja wiem, że tak mówię przy większości małych samochodów, które w jakiś tam sposób mnie urzekną. Natomiast Kaktus jest ewidentnie tym, którego będę rozważał za jakieś 7 lat, kiedy Margolcia zrobi prawko i będzie potrzebowała samochodu dla siebie. Bo po pierwsze, wygląda super, będzie mi się też podobał, a ja jako ten, który będzie wykładał pieniądze na jej samochód, no jakoś muszę, no nie, zrobić coś po swojemu. To po pierwsze. Po drugie, bo jej się strasznie podoba. Jej się najbardziej podobają te tylne szyby odchylane. A po trzecie, bo mam wrażenie, że on w tej całej swojej prostocie i w tym całym wykonaniu przetrwa tak zwaną próbę czasu, bo tutaj niewiele rzeczy się może zepsuć. Nie wierzę, że się zepsuje ekran dotykowy, silnik teoretycznie powinien wytrzymać, wnętrze mimo gdzieniegdzie twardych materiałów raczej da radę. Tyle. Przyszła już pani Emilia, muszę zdawać wózek. Szkoda.